złagodzi mój upadek. Tam, jedna z kapliczek bogini ziemi. Zo mówiła, że ta zatonęła w jeziorze. Bogini ziemi jest pod tym rumowiskiem. Lepiej będzie zostawić tego chłopaka. Muszę dostać się do bogini ziemi, żeby zainstalować kolę. To powinno postawić cię na nogi. To załatwi sprawę. Kolejna bogini ziemi gotowa. Jesteś, Zo? Aloy, jak ci idzie? Musiałam nurkować, ale zainstalowałam kod na Sol. A, dobrze. Święto poczci Sol obchodziliśmy jesienią. Na początku zbiorów piliśmy wino z kwiatów dzikiego bzu. Jak miałam 12 lat, trochę się nim podpiłam i pocałowałam chłopca w ogrodzie. I co dalej? Był tak zaskoczony, że prawie wpadł w stertę na wozu. Chciałabym jeszcze zobaczyć Sol, jak orze w blasku słońca. Powiedz, co u ciebie? Jakoś idzie. Wciąż mam kilka bogiń do odwiedzenia. Dobra, to odezwę się, jak skończę z ostatnią. Dzięki, Aloy. W pobliżu wysyła ten sygnał. A, tak. Byłam tutaj, zanim Zo powiedział. Musieli zostawiać ofiary dla bogini ziemi. A wtedy coś ich usmażyło. Cokolwiek to zrobiło, pewnie tu jest. Bogini ziemi. Ale zanim zainstaluję kod resetujący, muszę pozbyć się tych maszyn. Jasna robi dużo szkód.
już chyba wszystkie maszyny. Czas zainstalować kod na bogini Ziemi. Thank you.
ziemi. Czas zainstalować kody na bogini ziemi. Spróbujmy ponownie. Tylko spokojnie. Ostatnia bogini ziemi. Zo, słyszysz mnie? Słyszę cię, Aloy. Znalazłam C i zainstalowałam kod. Nic dziwnego więc, że czuję wdzięczność. Festiwal C odbywał się zimą, kiedy ziarno leżało przy spichlerzach. To była pora wdzięczności. Wszystkie dzieci dostawały prezenty. Dobrze pamiętam swój pierwszy prezent. Był to łuk z cisu. Dał mi go ojciec. Pewnie nauczył cię świetnie strzelać. To prawda. I jeszcze jedna rzecz. Znalazłam dwójkę twoich rodaków. Dorwał ich dużo ptak. Ale go załatwiłam. Pilnuję, żeby ktoś odzyskał ich nasiona, żeby mogli wrócić do ziemi. Spotkajmy się w pieśni ziemi i wyślijmy sygnał resetujący. Wgrałam kod wszystkim boginiom ziemi oprócz jednej. Została wyłącznie La. Jestem z nią na wschód od głównej osady. Dobra, niedługo tam dotrę. Robię z tego dobry użytek! Powstrzymać? Udało ci się, Aloy. Boginie są zaktualizowane. Pora wysłać sygnał resetujący. Nowy początek. Gaia powiedziała, że tak będzie. Ze wszystkimi. Do, Si, Sol i resztą. Nazwała to sekwencją resetującą. Nie wiedziałam, że będzie tak piękna. Niedługo boginie ziemi ponownie będą uprawiać ziemię. Zo, chór prosi cię na słowo. No nic dziwnego. Mam iść z tobą? Nie trzeba. Powiem, że nasze ziemie ponownie rozkwitną życiem. Co mogą zrobić? Później opowiem ci, jak poszło. Dobrze. Przybyszy.
Kolejny posterunek. Muszę zlikwidować dowódcę. Jestem gotowa na wszystko. Włosy czerwone jak krew. O twoich czynach słychać na całej nizinie, wschodniaczko. Pomogłaś naszym szeryfom i wodzowi. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Więc powiem ci jedno. Cokolwiek usłyszę i zobaczę, przekażę ci. Dzięki temu będziesz się orientować w okolicy. Chyba powinienem wspomnieć. Zauważyłem grupkę oseramów rozbijających obóz na południowym zachodzie. Mają szczęście, że wódz Hekaro toleruje wschodniaków. Inaczej mieliby przerąbane. Na pewno mają przyjazne zamiary. Powinnam z nimi pogadać przy okazji. Dowiedzieć się, co tam porabiają. Hej, to czempionka Hekaro! Powietrza!
Uluru, a cudzoziemka nas broniła. Farbiarze zrobią z tego użytek. To musi być krawędź. Kotalu mówił, że mogę to uzupełnić zapasy, zanim ruszę na prom Kwen. Krok z honorem. Zasłużyłaś na nasze zaufanie. Mam gdzieś, to jest dziś. Miłego dnia. Dobrze. Krawędź już za mną, więc teraz muszę iść na zachód, aż do Tredowodrzeża i Prom Quen. Zginął na miejscu. Ale co tutaj robił?
Może Fokus pokaże mi więcej. Te skały wyglądają, jakby odpadły od urwiska. Wtedy ty się wspinał? Może powinien jeszcze się rozejrzeć, co nie pójdę. Latuje!
Dobrze. Popłynąć wodę i poszukać lądowania. Oraz Alwę. Nikogo tu nie ma. Dziwne. W takim razie nic mnie nie powstrzyma przed zabraniem ludzi. Strony przeprawy promowej też nikt nie filmuje. Gdzie są Quen? Pewnie w lądowaniu. Muszę je znaleźć. Powinno być na północny wschód. Pazury i ostre zęby to za mało. Thank you.
oko na niebie. Pewnie dron. Cyborgs. Jak dostać się do jego danych? Muszę wskoczyć na tego drona. Zabieram cię z sobą!
Przede mną jest pewnie wejście do lądowania. Hej! Czy to ona? Żywa! To lądowanie, prawda? Poszukuję Alby. Nadzorca Bohaj kazał nam zaprosić cię do niego, gdy się zjawisz. Proszę, chodź. Idź, daj mu znać, że idziemy. To ona! Wróżbitka miała rację. Nadzorco Bohaj. Jakaś obca weszła przez bramę. Czyli Alva naprawdę nie kłamała. Wyglądasz jak sobie. Alva tu jest? Muszę z nią pomówić. Rozważę twoją prośbę po tym, jak zdecydujemy, czym jesteś. Żywą przodkinią, tak jak wierzy Alva. Czy może... zagrożeniem w przebraniu. Nic wam nie grozi, dobra? Wasi żołnierze ostrzelali mnie bez powodu na kontynencie. Ty tak mówisz, nie wiem. Niestety żaden z nich nie przeżył, żeby to poświadczyć. Pokonałam wasz oddział, kiedy... Przedstawiam szanownego prezesa. A, oto i ona. Nasza wielka tajemnica. Więc Bohaj, co wywróżyłeś? Czym ona jest? Doprawdy tajemnica, prezesie. Jak może wyglądać jak sobek i nic o nas nie wiedzieć? Mamy uwierzyć, że żywa przodkini narodziła się na tych żałosnych ziemiach? O ocean, od królestwa wybranych? Jeśli tak, to po co? Nie znam odpowiedzi. Tylko ona zna. Ale cię ostrzegam, że nie zadowolą nas żadne kłamstwa. Zatem mów. Czemu tu jesteś? Jaki jest twój cel? Poszukuję miejsca zwanego Teby. A czemu chcesz je znaleźć? Alva mniej więcej powiedziała, czego szukacie. Można powiedzieć, że mamy wspólny cel. Chcemy uleczyć świat. Tak jak myślałem. Powiedz jej. Znaleźliśmy Teby. Miejsce wiecznego spoczynku sekretów Tedafa. To niedaleko. Lecz droga jest dla nas zamknięta. Maszyny odcięły nas od wykopalisk. Wróżbitka Alva jest tam wraz z załogą kopaczy i żołnierzy. Nic jej nie jest? Zwiadowcy mówią, że maszyna przyszpiliła ludzi za ich osłonami, ale jakoś się trzymają. Maszyny, co? Mogę na to zaradzić. Alva mówiła, że jesteś doprawdy potężna. Ale najpierw mam kilka pytań. Odpowiemy na ile się da. Znaleźliście Teby. Jak? Przodkowie ujawnili je nam wkrótce po założeniu lądowania. Niecały rok temu. We fragmencie starożytnych danych, które odkryła Alva, a ja zweryfikowałem. Zawierał szczegóły dotyczące budowy ogromnego, podziemnego pałacu. Gdzie dokładnie? Blisko. Pod wielką piramidą w pobliskich ruinach. No jasne. Ted uwielbiał piramidy. Byliście w środku? A, nie. Pojawił się problem. Jeden z wielu. I rozwiążemy je wszystkie w swoim czasie.
Najpierw musimy wrócić na wykopaliska. Mam nadzieję, że walczysz z maszynami tak dobrze, jak mówiła wróżbitka Alva. Czego właściwie szukacie w Tebach? Alva chyba przyniosła potrzebne wam dane. Przeprawa przez ocean była bardzo ryzykowna. W związku z tym, póki tu jesteśmy, odkryjemy wszystko, co związane z dziedzictwem. Zwłaszcza coś tak ważnego jak Teby. Nie wrócimy, dopóki nie zdobędę wszystkich ich sekretów. Więc Alva wam podlega. Moi koledzy z Rady Nadzorczej wybrali mnie, żebym doglądał odzysku danych podczas tej ekspedycji. Tak. A ty jesteś szefem wyprawy. On jest kimś znacznie więcej. Zwracasz się do kuzyna samego cesarza Quen. Dziedzica rozległych posiadłości w Wielkiej Delcie. Pierwszego prezesa od 5 pokoleń. Ona musi jedynie pojąć, że to ja tu sprawuję władzę. A moją wolą jest zdobyć sekrety Teb. Moją też. Alfard? Więc Alva wam podlega. Moi koledzy z Rady Nadzorczej wybrali mnie do glądu. On jest dziedzic. Ona musi... A moją? Moją też. Alfard? Przebyliście ocean na tych statkach? Nie było łatwo. Wielkość nie przychodzi łatwo. To prawda. Samo zbudowanie flotylli zajęło 7 lat. Ta ekspedycja to najważniejsze przedsięwzięcie w tym pokoleniu. Wyprawa? Po wiedzy przez wzburzone wody, podczas której ważą się losy naszego plemienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezłomna wola naszego prezesa. Rejs był wymagający. Tutejsza dzicz jeszcze bardziej. Nasi marynarze i żołnierze dużo wycierpieli. Wiem o tym. Ale wszystko ku chwale Quen! Oczywiście. Jakie maszyny przygwoździły waszych ludzi w Tebach? Gromoszczęk. Walczyliśmy z nimi wcześniej, ale ten jest... twardszy, silniejszy? Ma czarny pancerz? Tak. Skąd wiedziałaś? Nieważne. Nie będzie łatwo, ale go pokonam. A więc los nam sprzyja, co wiem nie od dziś. Żywa przodkini stąpa pośród nas.